po raz kolejny odpaliłem, sprawdzam, czy nie ma wycieku. Trochę mi wody pokapało, znaczy tutaj boryga, jak wlewałem i pod samochodem wszystko. Ale mam kłopot, kurde, ponieważ jak zimny, to chodzi równiutko. Jak jest ciepły, to cyka, nie? Jeszcze nie podkładany rozrząd do końca i podpięty jest prostownik do ładowania akumulatorów, bo jeszcze paska nie założyłem na alternator i trzeba go podkręcać, nie? No i słuchajcie, cyka. I wymieniłem w jedną szklankę, w sumie dwie szklanki przy zaworach, przy jednym zaworze, przy dwóch zaworach, sorry, od tej strony pierwsze dwa, bo miała luz już, no. Samo napinacz powinien się napiąć, może ściśnie, a może za dużo oleju dolałem, bo też jest mat tam, trzeba troszeczkę pewnie będzie upuścić oleju i zobaczyć, czy ściśnie, nie? No bo cyka. Chodzi jak diesel, kurde. Dobra, nie ma co. Będziemy kończyć ten. Skręcać resztę tych pokryt i... Dobra, wyłączam, niech sobie się ładuje ten akumulator, bo bez ładowania chodzi już prawie godzinę. Musiałem nagrzać konkretnie, zobaczyć, czy nie wybija mi wody. Czekajcie, ciśnienia nie ma, nie ma. Czyli nie, borygo jest ok. Stan jest tak, jak jest max, minimum, to tak jest w połowie. Głośno chodzi, bo tu filtra powietrza nie ma jeszcze, to dlatego tak głupi, ale cykanie to już jest, kurde, no dalej jest to samo, no. Nawet jeśli ta głowica była robiona, nie wiem, może faktycznie jest za dużo oleju. Lepiej mniej niż za dużo, nie?